chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, w jakim celu zebraliśmy się tutaj wszyscy razem. Tak licznie, a liczymy na to, nie ukrywam, że będzie nas jeszcze więcej. Jak już Państwo dobrze wiecie, nasz kochany MEN chce nam zgotować, a w zasadzie naszym dzieciom, nam rodzicom, nam nauczycielom, wątpliwej jakości reformy. Z tego powodu jesteśmy tu razem, żeby zaprotestować przeciwko wprowadzaniu jej w taki, a nie inny sposób. Pani minister Zalewska uważa, ba, twierdzi, że przeprowadza konsultacje społeczne. Wszyscy doskonale wiemy, jak te konsultacje społeczne się odbywają. Dlatego również przeciwko temu protestujemy. Wiemy doskonale, że nasza szkoła powinna się zmienić. Ale może nie w taki sposób i nie w ten sposób, jak robi to minister Zalewska. Dlatego witam Was, witam Państwa, nas wszystkich tutaj zgromadzonych na nowej inicjatywie, na rozpoczęciu nowej inicjatywy, która się nazywa Nie dla chaosu w szkole. Jako pierwszego prelegenta zapraszam tutaj na ten nasz skromny podest osobę Państwu bardzo dobrze znaną. Jest to jeden z inicjatorów powstałej właśnie inicjatywy, nasz kolega z KOD-u, przewodniczący Młodego KOD-u, Artur Sierawski. Proszę Państwa, zgromadził dzisiaj nas 1 września. Moglibyśmy być szczęśliwi, bo wróciliśmy do pracy, zaczynamy rok szkolny. No niestety, my nauczyciele, my rodzice, ale także uczniowie, jesteśmy zaniepokojeni tym, co proponuje Pani urzędująca w tym oto budynku w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dlatego dzisiaj też tu przyszliśmy pokazać nasz sprzeciw, stanowczy sprzeciw, żebyśmy mogli my wszyscy razem, rodzice, nauczyciele, uczniowie, ale także i samorządowcy, których zapraszamy do naszej inicjatywy, wspólnie mogli powiedzieć nie dla chaosu w polskiej szkole, nie dla niszczenia polskiej szkoły, nie dla niszczenia polskiej edukacji. Mógłbym tutaj bardzo długo mówić o polskiej szkole, sam jestem nauczycielem historii, ale następne osoby, które dzisiaj zabiorą głos, zapewne zrobią to jeszcze lepiej niż ja. Dlatego zapraszam na scenę panią Urszulę Woźniak, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Ursynów Wilanów. Witam serdecznie. Dzisiaj ogłoszono priorytet MEN-u na ten rok szkolny. Wolontariat. My jesteśmy tu, rozumiem, jako wolontariusze dzisiaj. Wolontariusze, którzy bronią polskiej szkoły. Z początkiem roku szkolnego pani minister zafundowała nam dreszczowiec. Bliżej, wyżej, niżej. Dobrze, dreszczowiec. Scenariusz i reżyseria Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ofiary, aktorzy, obsada, nauczyciele, pracownicy szkół, uczniowie i rodzice. My nie chcemy grać w tym filmie, bo to nie jest film, to jest realne życie. My, nauczyciele, my rodzice, ale również uczniowie nie rozumieją, po co ta reforma. Po co? Dlaczego? Jaki jest jej cel? Nie przyjmujemy tłumaczenia pani minister, że chce uratować potencjał polskiej edukacji. Pani minister, polska edukacja, jej potencjał ma się dobrze. Nie dla chaosu. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce wszystkich systemów edukacji w wynikach na świecie.
wiecie. Nie popsuć tego. Wystarczy. Dlatego mówimy nie. Nie dla chaosu w szkole. Nie dla dobrej zmiany. Nie dla realizacji bezmyślnych, nieprzemyślanych obietnic wyborczych. Nie dla zwolnień nauczycieli, nie dla skołowania naszych dzieci. Polską szkołę trzeba wspomóc, oczywiście. Ona nie jest idealna. Ale dlatego mówimy tak dla wyższych nakładów na edukację. Tak dla specjalistów w szkołach i przedszkolach w większej ilości. Jak również tak dla mniej licznych oddziałów w szkole. Dzisiaj pani minister zarzuciła Związkowi Nauczycielstwa Polskiego kłamstwo. Pani minister twierdzi, że my bierzemy z sufitu wyliczenia. Ja mam jakieś takie déjà vu. 17 lat temu minister Handke prosił o pomoc swoją siostrę matematyczkę. Pani minister, czy ma pani siostrę matematyczkę? Jeżeli nie, proszę zapoznać się z projektem budżetu na 2017 rok. Jeżeli to jest za trudne, skrót wisi na naszej stronie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ale jeżeli wspomniałam już ministra Handkę w tym momencie, to i tak mam dla niego szacunek. Otóż składając dymisję, minister Handke stwierdził, że można się mylić, ale trwanie w błędzie byłoby już głupotą. Pani minister, niech się pani nie lęka. Proszę wypowiedzieć te słowa przed wprowadzeniem reformy. Można się mylić, ale trwanie w błędzie to głupota. Brawo! Dziękujemy za te mądre słowa. Związek Nauczycielstwa Polskiego jest jednym z członków koalicji Nie dla chaosu w szkole, jak także i Komitet Obrony Demokracji, który dzisiaj reprezentuje Mateusz Kijowski. Zapraszamy. Szanowni Państwo, kiedy chcemy coś zmieniać, to powinniśmy się zastanowić, dla kogo chcemy coś zmieniać i po co i w którą stronę. W szkole mamy przede wszystkim dzieci i młodzież. Za nimi są rodzice, dalej nauczyciele, a płaci za to wszystko samorząd. Dlaczego rząd bez konsultacji, bez porady, bez zapytania nawet o zdanie, chce narzucać swoje rozwiązania. Rozwiązania, które cofają nas o kilkadziesiąt lat w stosunku do najnowszych osiągnięć pedagogiki i nauki generalnie. Czy godzimy się na to? Nie! Nie! Nie ma zgody na takie metody. W demokratycznym państwie prawnym obowiązują procedury, obowiązują konsultacje społeczne, obowiązuje zapytanie ekspertów o zdanie, obowiązuje wprowadzenie debaty publicznej, zanim się podejmie decyzję. Nie zgadzamy się na gwałtowne, nieprzemyślane rewolucje. Rewolucje, które bardzo szybko i łatwo mogą coś zburzyć, ale na pewno nic dobrego nie dadzą. Nie chcemy chaosu w szkole. Chcemy, żeby nasze dzieci uczyły się w spokoju, zgodnie z najnowszymi zasadami, osiągnięciami nauki. Ja dzisiaj zaprowadziłem mojego syna do szkoły po raz pierwszy dzień do trzeciej klasy. Wszyscy rozmawiali o tym, co nam rząd chce zafundować. Wszyscy się boją, nikt nie wie, co będzie. Być może to jest pomysł na panie minister i całego rządu, żeby zarządzać strachem, żeby wszyscy się bali, nie będą się wtedy ruszać, nie będą się gromadzić, nie będą dyskutować, bo boją się o posady,
o przyszłość swoich dzieci, o pieniądze, które będą musieli wydać z budżetu. Ale nie tędy droga. My, obywatele polscy, nie damy się zastraszyć. Nie pozwolimy na wprowadzenie chaosu do polskiej szkoły. Nie pozwolimy na nieprzemyślane, głupie i zideologizowane rozwiązania. I jeszcze jedno. Pani minister proponuje rozwiązania, które prowadzą do zmonopolizowania szkolnictwa. Jeden program, jedno ministerstwo, jeden centralny komitet, który ustala, czego się uczy nasze dzieci. Już tak mieliśmy. Już kiedyś chcieliśmy wychować nowego człowieka na nowe czasy. Centralnie sterowanego, z jednego wzorca. Dosyć tego. Chcemy różnorodności. Chcemy możliwości kierowania edukacją dla naszych dzieci tak, jak my chcemy. Tak, jak chcą nasi nauczyciele. Chcemy wybierać spośród różnych ofert. Nie chcemy unifikacji. Nie chcemy totalitarnie narzucanej unifikacji. Nie ma zgody na takie metody. 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 Nie ma zgody na takie metody.